No i witam ponownie. Kolejna porcja komiksu do zobaczenia. Tytuły mówią same za siebie. Zobaczmy, jak wyglądają w środku. Na pierwszy rzut imperatyw Thanosa. Tak się prezentuje. Tak się prezentuje z tyłu. Oczywiście. Oczywiście, to jest odcinek poświęcony okładkom, a precyzyjnie rzecz biorąc, to się chyba obwoluty nazywa, i chyba na pewno. A w środku mamy wielką kolekcję komiksów Marvela. Jakżeby inaczej, czyli kolejna porcja komiksów, a dokładnie rzecz biorąc, obwolut. Obwoluta na Imperatyw Thanosa. Świetny komiks. Jeśli będziecie mieć kiedyś okazję go dostać, to nie zastanawiajcie się. Tak się prezentuje w środku. Oczywiście pokażę wszystkie komiksy, jak one się tam prezentują. I z góry mówię, wszystkie te komiksy są komiksy naprawdę bardzo dobre. A teraz dzięki obwolutom prezentują się naprawdę fantastycznie. Imperatyw Thanosa. No, wielka kosmiczna przygoda, jak żeby inaczej. Jak żeby inaczej. To oczywiście dodatki. Kiedyś wielka kolekcja komiksów Marvela dawała tak dobre komiksy. Szkice. Jeszcze jakieś coś mamy troszeczkę. Świetnie wyglądają. Kiedyś komiksy były naprawdę fajne w tej kolekcji, potem się zaczęły psuć. No. Po prostu jak zaczyna chodzić o pieniądze, to już wszystko inne zaczyna się psuć. Ale tutaj mamy właśnie Imperatyw Thanosa. Jeden z lepszych komiksów wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Następny. Oblężenie. Bardzo fajne w wielkiej kolekcji było to. Było to, że komiksy były w miarę świeże. A w dodatku zawsze się ze sobą w jakiś sposób wiązały. Albo gdzieś do jednego eventu nawiązywały. Albo to były i tajiny do eventu. Albo to były same eventy właśnie. Oblężenie to jest właśnie taki event w świecie Marvela. Też skądinąd bardzo, bardzo fajne. O właśnie, dość ważne wydarzenie. Tutaj właśnie ginie Ares, jeśli dobrze pamiętam. Bóg wojny zostaje rozdarty przez Sentrego. O, proszę bardzo, walka Aresa z Sentrem. To pokazuje, jak potężny jest Sentry. No, żeby Boga wojnę taką rozedrzeć na pół, także no, robi wrażenie. Komiks piękny pod względem wizualnym. O, okładki. Podoba mi się właśnie ta okładka z przodu. Bardzo fajna, bardzo fajnie zrobiona. Nowoczesny, piękny sposób. To jest zniszczenie Asgardu. Mówię wam, te obwoluty sprawiają, że komiksy z wielkiej kolekcji naprawdę teraz dopiero wyglądają tak, jak należy. Są po prostu na poziomie. O właśnie, jeszcze na koniec taka rozkładóweczka. Piękna rzecz.
mi się, że to już jest New Avengers. Tutaj jakieś tam okładeczki. Jakieś nawet dodatki były w wielkiej kolekcji. Kilkakrotnie lepsze. Tutaj oczywiście z rysunkami. No fantastyczne rzeczy pokazują. Tak, tak to kiedyś było. Dlatego wielka kolekcja tak wiele radości dała mi i wielu ludziom w Polsce. A teraz dzięki obwolutom wielka kolekcja wygląda fantastycznie. Tak jak mówię, zobaczcie, okładka jest naprawdę super. Wspaniała robota. Od razu lepiej się prezentuje. Old Man Logan. Staruszek Logan. Tak się prezentuje z przodu. Tak się prezentuje z tyłu. No i widzicie, tutaj mamy, co się znajduje w środku. Też świetna rzecz, że w ten sposób zostało to zrobione. Jak oglądaliście dwa poprzednie odcinki, to już wiecie, że po prostu ja zachwalam. Te obwoluty bardzo mi się podobają. Świetna cena w stosunku do jakości. A tutaj staruszek Logan. Świetny komiks. W ogóle w wielkiej kolekcji komiksów Marvela dostaniemy praktycznie rzecz biorąc to co najlepsze jak dla mnie w Wolverine. Staruszek Logan to jeden z przełomowych komiksów. Nie mówcie, że nie. Dzisiaj właśnie w Marvel Now 2.0 mamy właśnie staruszka Logana. Te Elseworldy zawsze bardzo mi się podobały. A teraz wygląda po prostu tak jak należy. Teraz to wszystko wygląda tak jak należy. Tym bardziej, że można to dostać bodajże od Egmontu za no pewnie minimum te 80 zł. A tutaj obwoluta. Nawet wydaje mi się, że ta sama układka z przodu będzie. Macie tą historię już na półeczce. Bardzo ładnie wyglądająco. No i dwie części Avengers na zawsze. Tą pierwszy i drugi. Tak ci prezentują. Też naprawdę bardzo fajna robota. Oczywiście z tyłu. No, oczywiście rok napisane. No świetne, to jest doskonała robota. Wszystko proste, jasne, przejrzyste. Bardzo ładnie wyglądające. Oczywiście pokażę jak to wygląda w środku. Tu mamy tą pierwszą oczywiście. Avengers na zawsze. Tą pierwszą. Tutaj głównym przeciwnikiem jest Kang Zdobywca. Lata 90. Ależ to fantastycznie wygląda. Ja cię pierdzielę. No po prostu robię wrażenie. Ten komiks bardzo mi się podobał, naprawdę wielka przygoda, wielka ilość bohaterów, event pełną gębą. Jak widzicie, rysunki są fantastyczne w środku, bardzo mi się podobają.
te późne lata 90. już. Widzicie, dodatków kiedyś było tyle, że szok. Avengers na zawsze, tom pierwszy i tom drugi. Nie wiem, czy was to interesuje, ale tradycji musi stać się zadość. Zobaczymy, jak się prezentuje w środku. Może bym pokazał właśnie pierwsze strony jeszcze. Rzadko to robię. Avengers na zawsze, część druga. Echa z przeszłości. Układka. To mi się też bardzo podoba, że zeszyt, każdy kolejny zeszyt zawsze zaczynał się układką. Znajdę ją czy nie? To powinno być. Fantastyczna robota. Proszę bardzo. 11. Tutaj bohaterowie. Avengersi na przełomie. Na przełomie lat. Jakiś zapomniany Avengers 300. O Cersei zawsze pamiętam. Teraz już niedługo już zostało ogłoszone, że będziemy mieć Eternals. Eternals, tak, przedwiecznym. To właśnie Cersei należy do Eternals. Oczywiście w filmach Cersei nie zobaczymy. A szkoda, bo naprawdę Cersei mi się spodobała. Miałem okazję zapoznać się z Eternals w jednym z tomów wielkiej kolekcji i Mega Marvelu od Tiniem Simika. Avengers. To był chyba historia Avengersów. Także naprawdę Cersei mi się bardzo podobała. Niezwykle potężna istota. I z tyłu jak zawsze były jakieś polecanki. Można było sporo z tego dostać. Tak się właśnie prezentuje się kolejna porcja obwolut. I tak jak mówię, no na półkach zaczyna to wszystko strasznie pięknieć. Na półkach zaczyna to bardzo, bardzo, bardzo ładnie wyglądać. Avengers. Wolverine. Oblężenie. Imperatyw Thanosa. Tak to się prezentować będzie na półeczce. Naprawdę moim zdaniem Piotrek robi tak dobrą robotę, że no ja się nie powstrzymam. Chyba wszystkie komiksy, albo przynajmniej większość komiksów z wielkiej kolekcji, które posiadam. A jest ich nie mało, bo ponad setka, ku 160 mi się wydaje, zostanie chyba obwolutowana i w ten sposób się będą właśnie prezentować na półkach. Wspaniała robota. Już niedługo kolejna porcja obwolut i chyba zrobię taki filmik, który pokaże wszystkie te, które dotąd mam, jak one się prezentują, bo naprawdę jeśli ktoś zbiera komiksy i chce je naprawdę w piękny sposób wyeksponować, to wydaje mi się, że ta robota powinna każdego zadowolić, bo na półce wygląda to fantastycznie. Także dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się w miarę podobał. Już niedługo kolejny. Kolejna porcja obwolut.
Tym razem będą to sami X-Men. I na pewno będziecie zadowoleni, bo ja jestem zadowolony, bo naprawdę wygląda to fantastycznie. Jakbym normalnie kupił w sklepie już gotowe tomy. Także wielkie dzięki za ten odcinek i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.